Robienie złych rzeczy dobrze jest wielkim grzechem. Źródło, film Afadu. Poszukiwany. Historia braci Piotra i Artura Mudyn, zwanych Budyniami, adekwatnie obrazuje drogę, jaką przechodziło bądź mogło przechodzić wielu młodych chłopaków, których okres dojrzewania przypadł na burzliwe lata tzw. dzikiego zachodu w Polsce początku lat 90. ubiegłego stulecia. Czy liderom grup przestępczych pomagał w pozyskiwaniu świeżych kadr fakt, że warunki egzystencji znacznej części młodzieży ocierały się o granice ubóstwa, a oni sami, żyjąc z dnia na dzień, nie odczuwali potrzeby określenia celu w życiu i wyboru właściwej drogi, ażeby cel ten osiągnąć? Prawdopodobnie tak. Albowiem poszukujących wzorów do naśladowania, poczucia oparcia w zorganizowanych grupach składających się z podobnych sobie młodocianych przedstawicieli dołów społecznych, przede wszystkim zaś sposobów na szybką i relatywnie łatwą kasę, było wielu. Spróbujmy prześledzić życiowy szlak dwóch młodych ludzi, braci wymienionych w początku niniejszego akapitu, których ponure okoliczności wieku dorastania legły u podstaw późniejszych losów. Przyjęciem i nobilitacją zanotowałem zgodę Piotra Budynia w temacie propozycji nakręcenia filmu o żoliborskich urkach. Była tam swojego czasu bardzo ostra ekipa i konkretna, która swoją bezwzględnością siała postrach w tej jakże miododajnej dzielnicy. No jestem. No co tam, Piotruś? No dobra, git. Okej. Piotruś, działamy fajnie to naprawdę będzie wyglądać, a jeżeli chodzi o filmy, no to uwierz mi, zrobimy taką petardę z opcją, no zobaczysz, podeślę ci. Czujesz to, już to czujesz? Właśnie o to chodzi, że to czuję. No, my jesteśmy we dwóch na tym rynku dlatego tak wyjątkowi, bo jako jedyni z przeszłością przeżyliśmy tamte czasy, żyliśmy ten kurz i wyszliśmy z tego wszystkiego, nie wchodząc w jakiekolwiek układy z prokuratorem, z organami ścigania. Nie jesteśmy. Otóż to, nie jesteśmy sześćdziesionami ani kurde koronnymi. Nie będzie fajnie, że tworzymy historię, kurwa. Otóż to. Ciekawe, jak się patrzy, normalnie z tego powstają, że normalnie ja ci opowiadam prawdziwą historię, no. Piotruś, ja ci powiem jedno, bo ty miałeś dylemat. Naszym obowiązkiem jest tworzyć rzetelną historię. Pochodzili z Olsztyna, stolicy Warmii i Mazur.
Starszy z nich, Piotr, urodził się w 1969 roku, a 4 lata później przyszedł na świat jego brat Artur. Jako kilkuletni chłopiec, Piotr stał się mimowolnym świadkiem rodzinnej tragedii, która odcisnęła głębokie piętno na jego życiu. Ojciec wielokrotnymi pchnięciami nożem pozbawił życia matkę obu chłopców. Piotr ma wówczas 4 lata, Artur niespełna pół roku. Miałem 4 lata. Ojciec na moich oczach zarżnął matkę, z widziałem, jak jej kroił łydki. Czułem zapach krwi, tak, bo leżała z tej krwi kałuży. Tam jeszcze był taki rondelek i robiła kaszkę dla mleka, dla Artura. Wiesz, tam. Rondelek, rozlane mleko, zmieszane z krwią, która się wylewa. Ona drga. No widzisz taką sytuację, no co? Mówię do ojca, mówi, tata, ale mama jeszcze żyje, bo widziałem, że się rusza. Mówi, nie, Piotruś, mama już nie żyje. On tak w takim spokoju i kroi łydki, wiesz. Poszedłem sobie na fotel, patrzyłem w okno. No, wtedy nawet nie płakałem. Ale kilka lat później, nie kilka lat, to było kilka miesięcy. Do tej cioci może, jak pojedziemy, to ona opowie to, jak akurat tarła buraki, wiesz, na tarce, bo to lata 80. Jak ja zobaczyłem, że ona ma te ręce całe w burakach, to ja wpadłem potem już w histerię, wiesz. Zacząłem płakać, że ona mnie uspokajała. Ja tego nie pamiętam, ona mi to powiedziała. No odbiło się, no. No ja pani pamiętam początki, tą tragedię wielką. Tak. Słyszałam, proszę pana, ciągle, że w Olsztynie u jego mamy dzieje się źle. Dzieje. No więc Celinka jechała ich pogodzić, wie pan, pogodzić to małżeństwo. W tym czasie, kiedy ona pojechała ostatni raz ich pogodzić i wracając, nie dojechała do domu, jak tam już się stała tragedia. I wszyscy mówili... Ta tragedia według pani wyniknęła z choroby psychicznej? Nie, drań straszny, bo on był Ukraińcem, ten mąż, ten bandyta. I on ubzdurał sobie, że ona go zdradza, że to, że tamto. Tak, myślałem, że chodziło o zdradę. Tak, Piotrusiu? On cały czas właśnie mamy bił, tylko mamy, nas nie dotykał, ale tak już później, jak sobie rozkminiałem, już mówię, kurde, chyba chodziło o zdradę, bo cały czas ma do kobiety młodej pretensji. No bo ona była śliczna kobieta, jak pan tu na tej komunii widzi. Śliczna. No i on miał ciągle żal, że ona go zdradza. I wtedy, proszę pana, właśnie jak ta nie dojechała jeszcze do domu, która miała ich pogodzić, no to on zrobił to, co zrobił. No i dowiedzieliśmy się, proszę pana. Ja, proszę pana, w życiu tego widoku nie zapomnę. Stoimy na cmentarzu Brudnowskim. Od bramy tu kościółka drewnianego wjeżdża samochód, wiozą tą mamę w trumnie. Arturek malutki, miał 8 miesięcy, trzyma go ta właśnie na ręku, a Piotruś 4 latka koło tej trumny. Mówię panu, że to był widok straszny. Przerażeniec. Tak małe dzieci. Trauma złożona, czyli trauma tego drugiego stopnia. Jest to doświadczenie traumatyczne, które nie jest w dorosłym życiu. Jest to na przykład napad, wypadek, gwałt, tylko jest to długotrwałe nadużycie, albo długotrwała przemoc, albo też długotrwały brak opieki właściwej nad dzieckiem. I wtedy się tworzy taka trauma właśnie dzieciństwa, która nazywana jest też traumą złożoną. I chłopaki taką traumę przeżyli. Po pierwsze ten dramat domu rodzinnego, w którym Piotrek jest świadkiem zabójstwa matki przez ojca. Artur wtedy jest malutki, więc tego nie pamięta. Ale też możemy się domyślić, co dzieje się wcześniej. To nie jest pewnie małżeństwo, które jest zgodne i nagle szaleniec się pojawia. Tylko tam musiało być pewnie
dużo wcześniej też różne akty przemocy czy agresji. Ja szukałam po szpitalach psychiatrycznych ojca chłopaków i w tamtych rejonach, gdzieś Mazur i Białostoczyzny, bo tam mógłby przebywać. I tam był chyba jakiś jeden ślad, że przebywał, ale nie ma żadnej informacji na temat, że popełnił samobójstwo, czy że zmarł w szpitalu psychiatrycznym. Przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Także czy jako chory psychicznie sprawca przemocy, czy jako osoba, która po prostu była w tamtym czasie poddana badaniu psychiatrycznemu. Po śmierci matki chłopcy trafili pod opiekę ciotki Celiny, siostry ich babci. Była ona matką chrzestną młodszego Artura. Ledwie parę miesięcy wcześniej trzymała go na rękach przy kościelnej chrzcielnicy. Więzi rodzinne zostały więc dodatkowo wzmocnione katolickim poczuciem obowiązku zastąpienia matki obu chłopcom. Ciotka Celina przeżyła w latach wojny pobyt w obozie koncentracyjnym, co pozostawiło u niej traumę na resztę życia. Wyżej przytoczonym faktem tłumaczyła silne uzależnienie od papierosów. Jej mężem był emerytowany milicjant, małomówny, zamknięty w sobie, stroniący od miejskiego życia stolicy. Początkowo mieszkali w małym mieszkanku przy ulicy Wrzeciono, ale wkrótce otrzymali przydział nowego, większego, trzypokojowego na pobliskim wawrzyszewskim osiedlu bloków z wielkiej płyty. Z biegiem lat początkowy entuzjazm wychowawczy opiekunów zaczął ulegać stopniowemu osłabieniu, co znajdowało wyraz w wymierzaniu kar cielesnych. Najczęściej ofiarą przemocy domowej padał Piotr, który słabo radził sobie w szkole, co wyjątkowo irytowało ciotkę. Za najskuteczniejszą receptę na poprawienie wyników w nauce uznano bicie, tak przez ciotkę, jak i jej męża. Niemniej na liście metod wychowawczych znajdowały się też kary dodatkowe, polegające między innymi na ostentacyjnym poniżaniu chłopca. Pani Celina w porozumieniu ze szkolną psycholożką zdecydowała się wysłać latem Piotra na obóz harcerski, gdzie miał nauczyć się dyscypliny i odpowiedzialności. Pojechał więc z harcerzami na Mazury. Wyjazd podobał się Piotrowi, uczestniczył w rozbijaniu namiotów i niemalże odnalazł się w regulaminowych zasadach obozowego życia. Koledzy jednak szybko zauważyli, że zachowanie i reakcje Piotra są nieco inne niż pozostałych chłopców. Na odruchowe uniesienie ręki reagował natychmiastowym zasłanianiem głowy, czym wywoływał ogólną wesołość. Przeżycia Piotra, który jest starszy i bardziej świadomy, kształtują go jako osobę bardziej agresywną jednak. W nim ta agresja, żal, niesprawiedliwość jest dużo większa niż w Arturze, który jest młodszy i nie pamięta tego pierwszego dramatycznego widoku z domu rodzinnego, ale też jest jakoś prawdopodobnie chroniony czy w tle trochę Piotrka. Więc jego rozwój się kształtuje inaczej. Nienawiści w sobie nie miał wyjściowo. A może czuł się jednak zaopiekowany, bo opiekował się nim brat i jakoś tą opiekę tej ciotki znosił lepiej. Mniej świadomy był tego, że powinno być inaczej. Może po prostu znosił lepiej. Może też ten stosunek ciotki do niego był inny. To nie wiem, jak to było. Przecież ten jest starszy, może zachowuje się niewłaściwie, więc ciotka w niego, tam kary klęczenia na dywanie i nieschodzenia z niego przez ileś godzin, jakieś takie w ogóle wymysły. Na co Artur mógł reagować zupełnie swobodnie i spokojnie, bo dla niego to było naturalne bawić się koło brata. Nie przeżywał tego tak intensywnie, negatywnie. Traktowałam ja, wiesz, złoczyńcę, jakbym był w obozie koncentracyjnym, także tam cały czas katowanie, poniżanie. Ale jednak wykazała się jakimś sercem, bo byliście sierotami. No i ona chciała pokazać dobre serce i wzięła. Czy to był jakiś... Porozmawiam z moją ciotką, to ci powiem, jakie było jej dobre serce. Tym, że dostała lepsze mieszkanie, bo adoptowała dzieci. Tym, że coś tam jeszcze, ale
niech ciotka, ciocia ci o tym powie, no. Ale same tam przebywanie, no. Artek był, wiesz, młody, on miał wtedy, co dopiero się urodził, ja miałem 4 lata, także pamiętałem moją mamę, to wszystko, co było. Artek był nieświadomy, także się do nich tulił. Tak, ja byłem tak zamknięty, skryty w sobie. Ona do mnie nienawiść, nie, niech ci ciocia opowie, bo więcej pamiętam niż ja. Mhm. Ale też, wiesz, moje postrzegania, cioteczki. No. Kurwa, że mąż jej nie naprostował, przecież był milicjantem. Mąż był pod jej kopytem. Pod jej pantoflem był. Mhm. Bo ona miała takie fochy. A ta ciocia, o której mówisz, to ona znała ich? Znała ich? Dobrze? Tak, no przecież to moja rodzina. Wtedy się, jak uciekłem z domu, byłem na Gigancie, to u cioteczki się ukrywałem. W sensie tam u nich nocowałem. No, tak odnaleźliśmy się na Facebooku, no, wiesz, później jak ta książka się pojawiła, film, to oni mnie namierzyli tutaj, żebym się odezwał, tak to żeśmy się wychowali na ulicy w sumie z bratem, nie? Znał ten był. No i później tak ona niby się opiekowała nimi, ale powiem... Jak to się stało, że to ona podjęła się zadania wychowania? Nie miała swoich dzieci. No i właśnie przygarnęła... Była matką chrzestną Artura. Tak. Że to obowiązek matki chrzestnej, żeby... I przygarnęła ich. No i właśnie... I od tej pory, proszę pana, tak wspólnie, bo my bardzo kochaliśmy te dzieci, niby się nimi opiekowała, ale powiem panu, 100 mil wówczas... Czy to faktycznie jakieś uczucie było, czy po prostu ona... Chęć zysku. Miała jakiś profit. Tylko, proszę pana, bo ja panu powiem. 100 mil wówczas, bo ja współpracowałam ze 100 milem, bo wtedy kupić było opony, to było, wie pan, tragedia. Ja pamiętam te czasy. Tak, i 100 mil w Olsztynie to była bardzo bogata firma. I 100 mil, proszę pana, cały czas na dzieci kładł pieniądze, na każde święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Dziecka, paczki żywnościowe, ubraniowe. No ale dzieci nic nie dostawały. Nic. Mój ojciec pracował z tymi. No i mama też, Piotrusiu. Tak? Mama też. Gdzieś 100 mil miał przedszkole takie własne, jak to duże firmy. Żerań miał przedszkole i mama tam w tym przedszkolu pracowała. I proszę pana, i 100 mil ufundował chłopcom książeczki mieszkaniowe, tak. Nic, ona wszystko to gdzieś zdefardowała. Dzieci w ogóle tego nie widziały. I wydaje mi się, że ona z chęcią zysku to brała, bo ona wiedziała, że 100 mil jest bogaty. Ona nie była taka głupia, nie, nie. I można było ze 100 milu doić, że tak powiem. To wtedy... Oni najpierw mieszkali, ten milicjant z nią, w Alejach Ujazdowskich. Tu, na tym, od pomnika Witosa do łazienek, w tym miejscu gdzieś. I proszę pana, dostali oni, jeszcze nie mieli tych dzieci, mieszkanie na Wrzecionie. Że dostała mieszkanie na te dzieci, tylko wyłącznie, bo by na tym Wrzecionie siedziała do śmierci, w tej dziurze, bo to była ciemna kuchnia i to mieszkanie było okropne. No tak, w tamtych czasach dostać mieszkanie tu graniczyło z cudem. No, ale... Czekało się 25 lat. Wie, tak, proszę pana. Ale że... udokumentowała, że wzięła dzieci. No i dostała to mieszkanie na Szekspira, tak, Piotrusiu? No. I to dzięki nim ona dostała. I powiem panu, że jak ona tam biegała, bo to te sprawy były, to wszystko z tym bandytą, no to ja bez przerwy z tymi dziećmi tam siedziałam. I kiedyś gdzieś, nie tylko ona załatwiała sprawy, proszę pana, bo to był taki człowiek, jeszcze ich nie miała, że tak. Śniadanie zjadła u Zosi. Chodzi o męża. Śniadanie zjadła u Zosi, obiad u Marysi. A kolację znów tam u jakiejś. Czyli kompletnie nie tworzyła domu? Nic. Nie ogarniała obowiązków? Nic, proszę pana, nic.
Jak już powiedzieć wręcz, że była leniwa. Tak? A, już proszę pana, jak wróciła z tego rejsu, to siadała, czytała książkę i czerwona firanka była w oknie. Z jakiego rejsu? No z tego latania, gdzie już te koleżanki obleciała, wie pan. No to wtedy Maniek, milicjant, on siedział w budce, tak, on siedział w budce przy ambasadzie, nie wiem, amerykańskiej, jak to były te budki i milicja tam siedziała. I on przychodził tam po 48 godzinach. Celinka, no może bym coś zjadł. Oj Maniek, na razie wody się napij. To powiem pan, jak mój mąż wracał z pracy i mówi, jestem głodny, ja mówię, Wojtuś, wody się napij, jak twoja siostra mężowi kata. I proszę pana, ja kiedyś byłam tam na tym Wrzecionie, siedziałam z nimi oczywiście, ona już tam gdzieś poleciała. I ale odchodząc mówi, to zetrzyj mi buraki tam na tarce. No tre te buraki, Piotruś wchodzi. Jak on zobaczył, proszę pana, te moje ręce w tej... On nie wiedział, że to buraki. Jak on zaczął piszczeć. Ciociu, ja nie chcę krwi, ja się boję krwi. Ja nie wiedziałam w ogóle, co mam robić. Piotrusiu, zaczęłam go tulić. To nie jest krew, to buraki, zobacz. Ja nie chcę krwi, ja się boję krwi. O, widzi pan. No i później dopiero zaczęła z nimi te chopki. Przecież dzieci nigdy nie miały kupione nowych ubranek. Nigdy. Co ten wyrzucał, co ten wyrzucał, to ona zgromadziła i ubierała chłopców. Na osiedlu Piotr nawiązał pierwsze podwórkowe znajomości, spędzając coraz więcej czasu z nowo poznanymi chłopakami. Zaczęli razem przesiadywać na strychu łączącym wszystkie klatki schodowe. Szybko utworzyli zgraną paczkę pięciu chłopców, wywodzących się z patologicznych rodzin, których łączyły podobnej natury traumatyczne przeżycia z domu. Ciotka Celina rozwijała tymczasem swoje metody wychowawcze, które stawały się coraz bardziej restrykcyjne i upokarzające, jak na przykład wyśmiewanie braku zdolności i niewiedzy w obecności kolegów. Zarówno ciotka Celina, jak i jej mąż Marian mieli stałe, wcale pokaźne źródła dochodów, jednak nie przekładało się to na stan posiadania ich podopiecznych. Opiekunowie tłumaczyli ograniczenia wydatków na dzieci zbieraniem kasy na czarną godzinę. Skutkiem powyższej wykładni Piotr zawsze nosił ciuchy po kimś, a że rósł dość szybko, nogawki spodni zawsze były za krótkie. Sytuacja domowa szybko doprowadziła do pierwszej, a potem do kolejnych ucieczek Piotra z domu. Pierwszą był wypad z kolegami do odległej o 100 km wsi, gdzie spędzili noc w miejscowej stodole. Później zaczęły zdarzać się noclegi w klatkach schodowych, korzystanie z łazienek i toalet w mieszkaniach kolegów pod nieobecność rodziców. Słowem, u chłopca rozwijała się potrzeba poszukiwania warunków egzystencji, wolnej od stresów i upokorzeń, jakie wpisane były w jego domowe realia. Mieszkaliśmy w jednym bloku, więc wychowywaliśmy się od praktycznie dziecka. Nie wiem, w którym roku tam bracia Budynie się sprowadzili dokładnie, ale pamiętam ich już za czasów takich, kiedy lataliśmy z jakimiś mieczami, tarczami po dzikich polach i ganialiśmy się tam jakimiś po prostu grupami, bo taką byliśmy młodzieżą raczej aktywnie spędzającą czas na zewnątrz. I to myślę, że takie pierwsze wspomnienie to pamiętam, że żeśmy się ganiali po dzikich polach z tymi mieczami. To pamiętam, że to musiało być bardzo wcześnie. Artur był młodszy ode mnie rok. Piotrek nie wiem ile starszy, ale na pewno parę lat starszy. No więc tam z Piotrkiem się jakby mniej znałem za młodu, no bo był starszy. To wtedy to wiecie, 3 lata różnicy to jest jakiś spory okres. A z Arturem to dosyć wcześnie. No Artek był cały czas też szczuplejszy ode mnie. Wyższy na lądze, chciał być zawsze duży. No, ale miał tyle w sobie energii. Żeśmy w podstawówce na przerwach, żeśmy się bili na pięści. Tak? I nie obstawiali. My żeśmy bili się między sobą, wiesz.
Gnój przecież miał młodszy ode mnie od 4 lata, to nie wiem, która była klasa. Ale on zawsze był taki no, bardziej wyższy, no, że roliśmy się po pysku do krwi, bo to wiesz, nagle pięć się, że ten mało łaci. A ci tam obstawiali, to są bracia, naprawdę? A wiesz, my tak żeśmy się lali, a później, wiesz, płakał, później żeśmy się spotykali, cieszyli, wiesz, tego, ale musieliśmy wyrzucić z siebie tą energię, która była w domu, mi się to wydaje, wiesz, to co, to całe tłamszenie przez opiekunkę. Już słyszę pytania widzów, kto wygrywał? Nie pamiętam, ale wiem, że naprawdę Artur zdawał takie ciosy, że... Ale widziałem, że miał łzy w oczach, że potrafi, że ja go tak uderzyłem, wiesz, że miał pretensje. Dlaczego to zrobiłeś, wiesz? I ten także było porównie, ale naprawdę nie poddawał się dnia pi***. Zaczął się płakać. No. Jeszcze panu powiem, jak kiedyś Piotruś uciekł z domu. I wtedy chyba nie byłeś u nas, Piotrusiu, co cię szukał? To nie był, to z Marią. No i oni myśleli, że on u nas, bo nie miał nikogo, tylko do nas. I Maniek przyjechał tutaj do nas. Czy jest Piotrek? Ja mówię... Czyli mąż oprawcy, tak. Ten były milicjant. Tak. Przyjechał tu. Gdzie jest Piotrek? Ja mówię, nie ma. I stoi za drzwiami. Ja go tutaj nie ma. Wpuść mnie. Ja mówię, no dobrze, właśnie. Proszę pana, zaczął szafy otwierać, szukać go. Jak mój mąż się wkurzył. Jak doleciał do niego. Ty taki synu, owaki milicjancie. Nie dosyć mówi, że dzieci gnębicie, to jeszcze to przyrazi. Ja między nich, proszę pana, by tak się potłukli, że nie wiem. No. I jeszcze panu powiem. Dostajemy wezwanie do sądu. Ja z mężem. Sobie myślę, Boże, po co my do sądu? W życiu w sądzie nie byłam, no idziemy. No okazuje się, że ktoś już chyba nie mógł wytrzymać tego mordowania ich i podał do sądu sprawę o te dzieci. I sędzina nas się pyta, że my jedyną rodziną, że może ich zabierzemy. Ja mówię, proszę panią, chętnie, ale my tak, troje dzieci, pokój z kuchnią, wszystko na podwórku, woda, mówię, no gdzie my ich weźmiemy? No absolutnie, bo żebym ja miała warunki, to chętnie bym ich wzięła i z nich ludzi zrobiła, a nie bandytów, prawda? Wobec piętrzących się ewidentnych trudności wychowawczych, ciotka Celina postanowiła odwiedzić poradnię zdrowia psychicznego, gdzie nastoletni Piotr stwierdził, że wolałby mieszkać w domu dziecka niż u swoich opiekunów. Słowa te skutkowały wybuchem wściekłości męża ciotki Celiny, Mariana, który postanowił spuścić Piotrowi za karę tęgielanie. W wyniku połączonej z rękoczynami konfrontacji, Piotr, który wówczas miał już za sobą pierwsze uliczne starcia na osiedlu, po raz pierwszy w życiu zablokował kolejny cios wujka i dosłownie w ostatniej chwili powstrzymał się od zadania swemu oprawcy ciosu kontrującego. Będąca świadkiem awantury ciotka Celina dostała ataku histerii. Niedługo po opisanym wyżej wydarzeniu Piotr został spakowany przez opiekunów i poinformowany, że ma udać się do domu dziecka. Szczęśliwie trafił do bielańskiej placówki o dobrych tradycjach. Poznał tu swoją pierwszą miłość, Alinę.
Pobyt w placówce opiekuńczej bynajmniej nie uniemożliwiał mu odwiedzin kumpli na osiedlu. Znów palili papierosy, znów pili piwo. Nie zawsze mieli kasę, co wymuszało decyzję o skrojeniu lamusa. Pierwszy konflikt sprawy. Pierwszy konflikt. Tak, to byłem w domu dziecka. I przechodziłem do jakiegoś butiku. Jakiś pies był w środku, tam szczekał. Chciałem go postraszyć. I stuknąłem w szybę. I się stukał. Zaraz właściciel wybiegł. Szarpanina, zacząłem go tam powalać. Policja się pojawiła i tutaj już, że próba włamania. Bo to pierwszy dołek był wtedy. W rejonach warszawskich blokowisk roiło się wówczas od podobnych im ekip. Czasem spotykał Mariana, swego byłego opiekuna. Kwitował tylko zdawkowym cześć. Marian umarł 2 lata po przekazaniu Piotra do domu dziecka, a ciotka Celina zdecydowała oddać do tej placówki także Artura. Zbliżały się 18 urodziny Piotra. Lubił słuchać metalu, chętnie chodził na koncerty. Odwiedzał między innymi remont przy Akademiku Politechniki Warszawskiej. Przed jedną z kolejnych imprez zdarzyło mu się być świadkiem okradania nastoletnich chłopców przez dużo starszych i większych gabarytowo osiłków, którzy grożąc pobiciem, chcieli wymusić oddanie biletów na koncert oraz gotówki. Wspomniane wydarzenie skłoniło Piotra do ćwiczeń walki wręcz, nie chciał stać się ofiarą podobnej sytuacji. Rozpoczął intensywne ćwiczenia uderzeń z bańki z wykorzystaniem szafy. Jednocześnie podjął treningi w pobliskiej siłowni Gladiator, która mieściła się w piwnicy jednego z budynków. Był bardzo szybki, wyjątkowo sprawny i zwinny. Z czasem siłownia stała się jego pasją. Przez długie lata nie zaniedbywał codziennych treningów, nieraz bardzo intensywnych i wyczerpujących. Feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis. If I keep hoping, I got nightmares in my head. I fear that the
thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Nie zaniedbywał też spotkań ze znajomymi, które odbywały się na ławkach przed blokiem przy ulicy Szekspira 4. Całe Szekspira 4 było postrachem. No. Cały ten budynek, on po całej długości był postrachem generalnie. Dlatego, że tam mieszkało mnóstwo osób i tam za swojego czasu ciężko było przejść pod tym blokiem generalnie. Owszem, na pewno pod tą ławką wokół koło budyni też być może, ale no tak było, no bo te ławki były okupowane, te Szekspira generalnie to była zbieranina, tam było kilkadziesiąt osób, tak, takich młodzieży takiej, nazwałbym to trudnej, no. Ja pamiętam, że zostałem kiedyś wylegitymowany na ławce w weekend, jak wróciłem ze szkoły po prostu na weekend i zostałem wylegitymowany przez policjanta, który zauważył mnie w okolicach tej klatki właśnie, tej klatki, nazwijmy to budyni, tak. No i on w ogóle wziął mój dowód osobisty i się zdziwił, mówił, jak to możliwe, że ty tutaj mieszkasz, a ja ciebie nie znam. To jest niemożliwe, tak? Skąd ty się tu w ogóle wziąłeś, tak? No bo stąd się wziąłem, że mnie nie było tam, bo generalnie mieszkałem już w internacie i nie spędzałem tam w ogóle czasu. Stąd też on o mnie stracił, nie widział mnie po prostu. No i zaczęło się życie osiedlowe, tak? Osiedlowe. I to jest okres też przemian ustrojowych. I to chyba jest bardzo ważne, to tło historyczne, gdzie chłopaki nie mają po pierwsze ani wzorów, ani wartości i w sobie dużo, no, głównie Piotrek, bólu, żalu i złości. A naokoło społeczeństwo zaczyna się polaryzować. To dzięki temu, że się otwierają granice, przybywa więcej dóbr. Tak? Więc chęć, żeby te dobra mieć, nie mając ku temu ani dziedziczenia, ani wykształcenia, ani możliwości zarabiania, mają ochotę to mieć. No ale to jest za chwilę. Na początku pierwszy etap to jest bycie w grupie podwórkowej, gdzie alkohol daje ulgę, gdzie poczucie opierania się o grupę daje poczucie siły. To jest wreszcie jakiś punkt odniesienia. Nie mieliśmy żadnych punktów odniesienia. Dla dziecka punktem odniesienia jest rodzina. Dla nastolatka rówieśnicy i rodzina. Tutaj byli tylko rówieśnicy. Więc ta siła i to poczucie w ogóle potrzeby, nie poczucie, tylko ta potrzeba więzi, która jest w każdym człowieku, może się tylko stworzyć z rówieśnikami na osiedlu. A wiadomo, rówieśnicy na osiedlu to nie są osoby, które są, przypuśćmy, z dobrych domów, które wracają po szkole do domu, muszą się uczyć, czy chodzą na zajęcia, tylko to są osoby, które właśnie są trochę niedoopiekowane, przesiadują na podwórkach, piją alkohol i chcą być starsze niż są. Czyli, no nie wiem, piją, biją, ćpają co się da. Pojawiają się też coraz nowsze narkotyki pojawia się możliwość koncertów, czego wcześniej nie było. No i się tutaj my się poznajemy na koncertach, jeździmy na koncerty metalowe, gdzie jakby się tutaj właśnie okazuje, co jest w chłopakach, że nie chodzi tylko o muzykę, tylko o wyrażenie też agresji. Czyli mamy przynależność naszej grupy metalowej, w związku z tym kto nie jest metalem, czy kto nie jest, nie wiem, z Warszawy metalowcem, no to musi oddać bilet, kasę i tak dalej. I zaczyna się takie poczucie, no,
jesteśmy lepsi i w naszej grupie jest siła i przez to, że wobec nas przekraczano granice, to my też umiemy te granice przekraczać. I też pojawia się taka identyfikacja ze sprawcą w nich i w tych innych z domów podobnych, gdzie był alkohol, gdzie była przemoc albo gdzie był brak opieki, pojawia się takie poczucie, że no my mamy odwagę nie szanować drugiego człowieka, czy odhumanizować go, jeśli powiemy, no on nie jest z Warszawy, albo on nie jest takim metalem jak my, albo my chcemy mieć pieniądze. I zaczyna się krojenie, czyli zabieranie komuś za pomocą siły tego, co jest potrzebne. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar. Układali plany kolejnych wyjazdów na koncerty. Pierwsze imprezy punk-rockowe i skinheadowe miały dostarczać i rzeczywiście dostarczały mocnych wrażeń. Zawsze znalazł się ktoś, z kim można było się pobić, tak na koncertach zespołów heavy metal, jak i podczas meczów piłkarskich, czy też w innych miejscach i okolicznościach związanych z imprezami masowymi. Najważniejsze, że zawsze coś się działo, coś, co najczęściej owocowało konfrontacją z siłami służb porządkowych. W opisanym nurcie subkultury młodzieżowej wychowywało się wielu chłopaków, z których część znalazła swoje miejsce w zorganizowanych strukturach grup przestępczych. Wielu mafijnych żołnierzy i miastowych wojowników wyrosło z tego nurtu. Z koncertów wracało się z fantami, a dziesiony były częścią imprezowej codzienności, tak więc wiele ekip kroiło, kogo się dało. Po jednym z koncertów na stadionie Gwardii do domu dziecka weszli funkcjonariusze policji. Jedna z ofiar wskazała Piotra jako napastnika. Trafił na 3 miesiące do zakładu karnego na Białołęce. Po powrocie z Białołęki koledzy pytali, jak było za kratami. Nikt z nich jeszcze tam nie był. Głupa jakaś kradzież, bo na jakiś koncert zbierałem, wiesz, tutaj na koncert biegałem, punkowe, niemetalowe. No i tam jakieś skubnięcie, żeby zbierać na koncert. Kolega mnie sprzedał do tego. Także mnie zawinęli z domu dziecka i miałem 18 lat, jak trafiłem do kryminału. No, swoją 18 miałem na dołku, także... No, ale to tam kilka miesięcy, a 3 miesiące wyszedłem. Ale rozbój, jak się dowiesz, to... Wiesz, startuję od 3 lat, to nagle... Czyli... Taka sraczka była. Dycha bez użycia sprzętu. Tak, nie było z dwójką, tylko z jedynką. No, no. Po osiągnięciu pełnoletności Piotr powrócił do mieszkania przy ulicy Szekspira. Postanowił zamieszkać w jednym z pokoi wraz ze swoją dziewczyną Aliną, a ciotce Celinie przykazał zachowywać się tak, by im nie przeszkadzała. Tymczasem otrzymał wezwanie do wojska. Pojechał z chęcią. W czasie odbywania służby wojskowej nie dawał sobą pomiatać. Nie interesowały go gwiazdki, awanse ani kariera w armii. Przyszedł, żeby odsłużyć. Nie, żeby się dosłużyć. W wojsku traktował innych tak, jak na ulicy albo w więzieniu. Był już dostatecznie ostrym zakapiorem, nie bał się konfrontacji fizycznej. Wkrótce dowiedział się, że Alina wyjechała na stałe do Izraela. Będąc na przepustce, zorganizował wspólnie z bratem imprezę w mieszkaniu na Wawrzyszewie. Ciotka Celina siedziała w swoim pokoju, a w pozostałej części mieszkania odbywała się zabawa. Pod oknami mieszkania znajdował się betonowy daszek. Artek kiedyś skoczył z niego na asfalt i skręcił kostkę. Piotr postanowił wzorem brata zeskoczyć na daszek. Niespodziewanie spadł jednak na chodnik, uderzając po drodze głową w zaparkowane auto i doznając pęknięcia czaszki. W szpitalu wojskowym przy ulicy Szaserów przeszedł skomplikowaną operację.
Przez kilka tygodni pozostawał w stanie śpiączki farmakologicznej. Dodatkowo doznał złamania i obrażeń kończyny dolnej. Lekarze walczyli intensywnie o przywrócenie jej sprawności. W szpitalu odwiedziła go ciotka Celina. Zostawiła klucze do mieszkania, informując, że udaje się do domu opieki. Piotr zaproponował wspólne spędzenie świąt Bożego Narodzenia. Ciotka jednak odmówiła i opuściła salę szpitalną. Po powrocie ze szpitala Piotr zamieszkał na Szekspira. Któregoś dnia wpadł młodszy brat Artur, któremu udało się zwiać z poprawczaka w Poznaniu. Po drodze okradł sklep z ciuchami. Artek liczył już sobie 16 lat i mierzył 1,80 m. Energia wprost kipiała z niego. Piotr po przebytej operacji, będąc w trakcie rekonwalescencji, uczył się na nowo ruszać. Znajdował się w stanie depresji, zdając sobie sprawę, że dopiero co był sprawnym młodym chłopakiem, a tu nagle wszystko się posypało. Byli głodni. Wyczyścili już zapasy pozostawione przez ciotkę. Najłatwiejszym celem wydawały się być pobliskie ogródki działkowe. Wrócili do domu z torbami pełnymi marchewek i jabłek. Po drodze odwiedzili sklep spożywczy, a pół godziny później bez problemu sprzedali pod halą Mirowską skradzione stamtąd gumy do żucia. Następną wizytę bracia złożyli w sklepie mięsnym, który wprawdzie był zamknięty, jednak nie na tyle skutecznie, by nie mogli wejść do środka. Wędlin i kiełbasy mieli teraz aż nadto. Drzwi lodówki nie chciały się zamknąć. Zapukali więc do sąsiadów, którym następnie sprzedali od ręki nadwyżkę żywności. Po jednym z kolejnych włamań, tym razem do sklepu monopolowego, zostali zatrzymani dwaj kumple Budyni, Antek i Stawik. Arturowi, który był jednym z uczestników zdarzenia, udało się zbiec, jednak wkrótce i on został zatrzymany, a następnie osadzony w celi dla przestępców małoletnich w zakładzie karnym na Białołęce. Celem grabieży był Spirytus Royal, który łatwo można było sprzedać i to z dużym zyskiem. Po wyjściu na wolność Artur podjął pracę w firmie remontowo-budowlanej za relatywnie niskie wynagrodzenie. Zaczął trenować rugby. Tymczasem Piotr spróbował swoich sił jako sprzedawca w tzw. szczękach, czyli w jednym z metalowych kiosków, które przeobraziły warszawski plac Defilad w ogromny bazar, stanowiąc wątpliwą ozdobę ścisłego centrum Warszawy. Pamiętam też moment, kiedy podjęliśmy decyzję, że spróbujemy potrenować rugby. A że myśmy chodzili gdzieś na Inflamską, na siłownię, tam żeśmy dużo pracowali na siłowni, pamiętam, że śmieliśmy się, kto pierwszy będzie w klubie 100, czyli że tam wyciśnie 100 na klatę. Pamiętam, żeśmy na tą Inflamską tam dosyć często chodzili. No i pamiętam, że postanowiliśmy rozpocząć treningi rugby. Nie? Finałów, wylądowaliśmy na obozie juniorskim, razem przygotowującym do Mistrzostw Polski Juniorów. No i niefart był taki, że ja skończyłem w lipcu 18 lat i nie załapałem się na ten mistrzostwa, nie mogłem wystartować, bo byłem tam o miesiąc za stary, a z ekipą tą zdobył, wydaje mi się, że tam jakiś wysoki tytuł nawet Artur na tych wicemistrzostwach juniorów. Nie pamiętam dokładnie, no bo to wiadomo 30 lat temu gdzieś. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see. Stoisko, w którym pracował Piotr, szybko stało się miejscem odwiedzin kolegów. Jako że śródmieście Warszawy stanowiło rewir działania wielu złodziei aut, jumaków, przemytników i stadionowych chuliganów z Legii, musiało więc dojść do tego, że pewnego dnia został rozpoznany przez jedną z grup odwiedzających bazar. Co byś zrobił, gdyby ktoś cię tu napadł? Padło zaskakujące pytanie. Walczyłbym, odpowiedział Piotr. Niedługo potem wspólnie obrabiali sąsiednie szczęki, a właściciel stoiska zwolnił Piotra z pracy. Dzięki znajomemu Piotr otrzymał wkrótce kolejną pracę, tym razem w dużym markecie spożywczym, skąd zdarzało mu się wynosić wybrane produkty żywnościowe. Pewnego dnia pojawił się na wawrzyszewskim osiedlu Tomasz S. pseudonim Komandos, który od razu roztoczył wokół siebie aurę urodzonego zwycięzcy. Był świetnie zbudowany. Dzięki uzupełnianym sterydami treningom siłowym nabrzmiałe mięśnie wprost wyskakiwały spod objętych rękawków,
a szerokie jak szafa plecy rozciągały do granic możliwości materiału ubrania. Umiał się bić. Jego potężne ciosy z reguły dochodziły celu. Podobnie jak Piotr, wychowywał się w domu dziecka. Po wejściu w dorosłe życie zajął się między innymi okradaniem pasażerów w środkach komunikacji miejskiej. Ofiarami padali najczęściej gapowicze, a stosowana metoda na kontrolera dawała dobre wyniki. Po głośnym oznajmieniu "proszę bilety do kontroli", jadący bez ważnego biletu drętwieli już na sam widok postury i gabarytów kontrolera Vel Canara, a po wyjściu na przystanek byli pozbawieni nie tylko pieniędzy, ale także co bardziej atrakcyjnych kurtek, a nieraz nawet obuwia. Z niewiadomych powodów okradani nie zgłaszali się na policję, a jako że kontroler z reguły nie stosował przemocy ani groźby jej użycia, przeto metoda nie miała znamion rozboju. Z czasem Tomasz S. wpadł na jeszcze lepszy pomysł, zdający się zapewnić nieporównanie większe dochody niż byli w stanie wygenerować klienci ZTM. Obiektem jego zainteresowania stali się listonosze. Potrzebował jednak wspólników. Przekonany o atrakcyjności przedsięwzięcia Artur Budyń zdecydował się na wspólną akcję z komandosem. Napad był starannie zaplanowany. Komandos wiedział, że atak powinien nastąpić z daleka od jego osiedla. Należało zatem ustalić stałe szlaki poruszania się listonosza, a następnie wybrać odpowiednie miejsce i dzień, na przykład dzień wypłat rent i emerytur. Zaatakowali na woli, skutecznie. Uciekali z łupem przez cmentarz Powązkowski. Przy forsowaniu muru nekropolii Artur upadł, rozbijając głowę. Szczęśliwie dotarli do mieszkania przy ulicy Szekspira, gdzie podzielili się zrabowanymi pieniędzmi. Podobne akcje miały powtarzać się później co 2-3 miesiące. I zacząłem pracować w ochronie, mając 18 lat. I zacząłem pracować w tej ochronie z Arturem, tak naprawdę. Bo zostaliśmy we dwóch zwerbowani w trakcie koncertu przy Stołecznej, dzisiejszej Popiełuszki. Tam był jakiś koncert rockowy i my na tym koncercie byliśmy we dwóch. I tam nas zauważył Sławomir Cergowski. Już nie żyje niestety, bo się utłukł na spadochronie. Bardzo wspaniały człowiek i mój nauczyciel zawodu, i mentor, i w ogóle wspaniała postać. I on nas tam zauważył, wyłowił w tłumie i zaproponował nam pracę w ochronie. Na bramkach, no generalnie na bramkach. Dosyć wcześnie zaczęliśmy. Na pewno pracowaliśmy razem w Fugazi. To był taki klub rockowy, w którym codziennie były koncerty. Bardzo fajne miejsce. No ale tam dużo się działo i dzień w dzień tam koncertowaliśmy. Znaczy odbywały się koncerty, a my żeśmy tam pracowali dość gęsto. To pamiętam tam jeszcze, że przez pewien czas z Arturem pracowałem w tym Fugazi Music Clubie. Artur to był w takich relacjach normalnych, międzyludzkich, bardzo, bardzo gość, że tak powiem, przyjemny. I nazwał go, że bardzo miły, nie był to jakiś taki bardzo otwarty człowiek, raczej troszeczkę taki, nie otwierał się tak emocjonalnie na początek, ale ogólnie był raczej bardzo sympatyczny, z ludźmi się witał, rozmawiał, jest uśmiechnięty, sprawiał wrażenie zadowolonego z życia, więc Artur był zupełnie jak gdyby innym człowiekiem. Natomiast Piotrek, no to jak on wtedy wyszedł, to wiesz, po wcześniej to tak nie mogę na jego temat nic powiedzieć, bo go nie bardzo znałem, natomiast jak go tak poznałem, to właśnie świeżo po wyjściu, no to zryty miał dość mocno. Raz, że pewnie już był po przejściach wtedy jakiś, dodatkowo ten świeży kryminał, że tak powiem, że siedział niesłusznie, też mu tam troszeczkę wpłynął na jego. Tak, więc on wyszedł, no to był nie za ciekawy. Wiesz, no agresywny, wiesz, no nie do mnie czy coś, ale ogólnie takie miał, wiesz, postawę
że emanował taką agresją, tak? Emanował agresją, niedostępny, nieufny, podejrzliwy. On chyba wtedy trochę, ja dokładnie nie wiedziałem, ale on chyba wtedy zaczął troszeczkę się bawić w dragi, w narkotyki. I to mogło mieć wpływ, prawda? Mogło mieć dodatkowo wpływ, że on był trochę emocjonalnie wtedy rozbujany i jeszcze zaczął brać te dragi. No ale to też łapał takie nastroje, tak? Raz był zajebisty, słuchaliśmy sobie muzyczki, bo on wiedział, że ja... Artur nie był taki muzycznie, on to na koncerty jeździł, ale nie po to, żeby słuchać muzyki, a Piotrek był jednak, trochę muzyki jednak słuchał i znał się na muzyce. Bardziej Piotrek był bardziej taki panczur, skinhead kiedyś, nie metalowiec, ja byłem bardziej w metalu, no ale mieliśmy zawsze wspólny język, bo ja się trochę na muzyce znałem, on się na muzyce znał, więc mogliśmy sobie na te rzeczy pogadać. W opisywanym czasie Artur podjął pracę bramkarza w klubie Billa. Poznał tam pochodzącego z Wawrzyszewa Marka M., byłego świetnie zapowiadającego się boksera, który trenował w hali gwardii. Chłopcy z okolicznych blokowisk chętnie uczyli się od niego technik pięściarstwa. Tymczasem komandos wraz z budyniami kontynuują swój proceder ograbiania listonoszy. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i z torby napadniętego listonosza wysypuje się mnóstwo kart świątecznych. Łatwo przychodzące sukcesy i poczucie bezkarności uzasadniają rozszerzenie zakresu działań. Napadają na kierowcę tira, zabierając saszetkę z gotówką. W ferworze akcji Artur zgubił dowód osobisty, skutkiem czego policja bardzo szybko pojawiła się na ulicy Szekspira. Artur wyłgał się dość sprytnie z ewentualnego udziału w napadzie, twierdząc, że przypadkowo jako przechodzień znalazł się w okolicach miejsca zdarzenia, o którym poinformowała go policja. Drugi z braci, Piotr, zostaje tymczasem zatrzymany pod zarzutem kradzieży kurtki w jednym z klubów. Właściciel kurtki nie odpuścił Dziesiony i wrócił pod lokal w asyście policji. Piotr trafił na pół roku na Białołękę. Artur po staremu latał na listonoszy, ocierając się o wpadkę podczas jednej z akcji. Policja ponownie odwiedziła go w mieszkaniu przy Szekspira. Znajomi wiedzieli, że żądnemu przygód i wysokiego poziomu adrenaliny Arturowi od dłuższego czasu marzyło się wstąpienie do Legii Cudzoziemskiej. Był ambitny bardzo, taki przede wszystkim zdyscyplinowany, jeżeli chodzi o trening, tak? To pamiętam, on był trzonem tej ekipy juniorskiej wtedy, też był dobrze zbudowany. Myśmy tam we dwóch grali nawet chyba w drugiej linii przez jakiś czas, żeśmy obaj byli wysocy, w miarę zbudowani, jak na 18-latków oczywiście. Ale pamiętam, że Artur się tam też po prostu takim zaangażowaniem wyróżniał. Był taki moment w ogóle, o którym wiem, że Artur chciał wyjechać do Legii Cudzoziemskiej. I przyszedł do trenera, do Piotra Jezierskiego, z taką informacją, że on chce opuścić drużynę. To było jakoś tuż przed właśnie tymi mistrzostwami, bo chce wyjechać i spróbować swoich sił gdzieś tam w jakichś służbach w Legii. No ale trener powiedział mu, że słuchaj, możesz takie rzeczy robić, ale nie możesz zostawić ekipy przed takim ważną rzeczą jak mistrzostwa. Że chcesz, to okej, to zrób te mistrzostwa i potem po tych mistrzostwach pojedź, wyjedź. I on się do tego zastosował. Czyli jakby zmienił swoje plany tylko po to, żeby nie zostawiać ekipy i żeby zagrać. Finałem po tym fakcie faktycznie wyjechał, ale za jakiś czas wrócił, bo tam z tego co wiem chyba nie udało mu się, bo był za duży, za ciężki, załapać do Legii ONCZ i wrócił po prostu z powrotem tutaj. I chyba znowu podjął treningi, z tego co ja wiem. Nie pamiętam już momentu, w którym on przestał trenować i powodów, dla których przestał, to tego zupełnie absolutnie nie pamiętam. No ale Mateusz ma naprawdę fajne historie. Zaczął się rozwijać, mówisz tutaj o tym, jak trener stał z tego. Sportowe? Nie, ogólnie takie, wiesz. Oni nigdzie na bramkach razem nie stali? Stali. Stali razem na bramkach. Razem było treningi rugby i tam
jak trener opowiadał Arturze, jak to, no. Mówi, że widział łzy w jego oczach, jak chciał wrócić do drużyny, a wtedy akurat chciał jechać do Legii Cudzoziemskiej, tam go nie przyjęli, ale ukrywał się przed policją. No. No czekaj, Artur chciał jechać do Legii. Pojechał. Ale no tak, przyjechał. Ale nie, zaraz wysiadł, bo chciał jeszcze z komandosem zrobić robotę. Tak, ale wcześniej i potem też jeszcze było. Jednak pojechał. Tak. Mhm. Z koniem. Konia przyjęli, chociaż był zdychlakiem, a Artura nie przyjęli, bo za dużo ważył. Pojechał do Paryża, do biura werbunkowego, a nie do... Do Marsylii. Nie, do Strasburga. Tam chyba przyjmowali Polaków. On pojechał do Paryża. Chciał sprawdzić się w warunkach dalece trudniejszych niż obecne, a być może przy okazji także utemperować się i wyprostować pokrętne ścieżki swojego życia. Pożegnali się z Piotrem na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia, z którego Artur udawał się w wielogodzinną podróż do Curychu. Nie powiedział Piotrowi, że zgodnie z przygotowanym planem miał wyskoczyć z autobusu tuż po opuszczeniu granic Warszawy. Na ten dzień przygotowali z komandosem jeszcze jeden napad na listonosza. Jak miało się okazać, o jeden za dużo. Napadnięty na ulicy Czerniakowskiej funkcjonariusz Poczty Polskiej okazał się wyjątkowo ostrym zawodnikiem. Prysnął gazem pieprzowym w twarz jednego z napastników, stawiając jednocześnie wyjątkowo zaciekły opór. Napastnikom udało się w końcu wyrwać torbę. Jednak niespodziewanie do akcji włączyli się przechodnie, ruszając za nimi w szaleńczy pościg. Sprawcy zostali ujęci, obezwładnieni i przekazani organom ścigania. Niedługo potem został zatrzymany także Piotr. Tym razem chodziło o napad, którego się nie dopuścił, jednak ofiara rozpoznała w nim sprawcę, a alibi Piotra okazało się dla śledczych nieprzekonywujące. Ponownie trafił do więzienia na Białołęce. Na celę wjechał Szymon, który za kilka lat miał stać się czołowym watażką Żoliborza. Szymon był inteligentnym gościem i miłośnikiem metalu. Siedział podobno za jakąś bójkę. Piotr wprowadził Szymona w tajniki grypsowania. Rozpoczęli wspólne treningi w prowizorycznej siłowni, na którą zaadoptowali więzienną świetlicę. Tutaj chodziliśmy na siłownię. W sumie Artek zaczął chodzić z komandosem tutaj na siłownię. I też mieli taki mały przypał, jak wtedy niby Artek wyjechał do Legii Cudzoziemskiej. Tutaj ja przyszedłem na trening. Patrzę, a z treningu wychodzi Artek i komandos. A wtedy miał go nie być w Warszawie, w Polsce. Artek powiedział, że do Legii jedzie. Tak, tak. Że za Warszawą wysiadł. No, no. I wtedy tutaj go przyciąłem. Wtedy miał takiego baseballa tygrysa tam na plecach. Ja mówię, no i co? No i co? I tak zacząłem klaskać. Wtedy komandos. I poszli. Później zaczęli wymyślać swoją historię, dlaczego mieli przypał. No. No chodziło o to, że komandos potrzebował jeszcze na jednego listonosza, żeby Artek to zrobił. Dopiero wtedy mógł pojechać. Tak, bo nie miał wspólnika no, dobrego. Także Artek ten. No i wtedy miał chyba ten przypał. Tak. I wtedy poszedł siedzieć za listonosza. Czyli jakby wyjechał? To by tego nie, to się nie wydarzyło, no. Ale tu, że ostatnia robota jeszcze na szybkości na biegu i tam mieli chłopaka jakiegoś listonosza w Śródmieściu. Także to było wszystko tak na wariackich papierach, nic nie obczajone. No i tak nawet głupio to tam, że jakiś tam jakiś przechodzi, podstawił nogę chyba komandosowi, jak uciekał, tam się rzucili na niego z ulicy, że tak, bo tak mówi, a jak was złapali? A komandos do mnie w grypsie, jak już siedzieliśmy na Białęce. Pierdolni przechodnie. No to możesz sobie skleić, nie? I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause
can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the patient lasts. If you can move on past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again.